burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Dzień dobry, kochani. Boże, co ja tutaj miałam zamówione, już nie pamiętam. Witajcie w niedzielę. Ja wracam do pracy i odebrałam paczki. One w sumie przyszły wczoraj, ale odbieram je dzisiaj. A, tutaj mamy flety dla chłopaków. Słuchajcie, bo Jasiu potrzebuje mieć flet. I stwierdziłam, że Franusiowi też wezmę, bo jak Jasiu będzie miał, to Franek też będzie chciał. I wziąłam dwa flety, bo Jasiu potrzebuje do szkoły, a Franek jeszcze raczej chyba nie. Tutaj co to było? Chyba latarę Franek. Więc flety są. Już na przyszły tydzień Jasiu je chyba potrzebuje. Znaczy się ten flet. A, czapka. Zamówiłam czapkę taką Nike, słuchajcie, za 69 zł, bo no Jasiu narzeka na tą jego czapkę, że ona jest taka, wiecie, że ona jest taka, ludzie do kościoła jadą, że ona jest taka, że mu nie przylega do uszu, no bo faktycznie jest taka, taka se. Też nie była jakaś tania, to chyba 50 zł, ale jest taka se. Jak byliśmy ostatnio na... Boże, co to było? To był mecz jakiś i chłopak... Nie, czy trening? To, nie, to był mecz. I jakiś chłopak właśnie miał taką czapkę i ja się mówię, ja bym też taką chciał. I ja znalazłam ją na internecie, na Allegro. A, i tutaj mam odzież termiczną, dobra. To tego wam już nie będę pokazywać, bo już wam raz pokazywałam, tylko teraz mniejszy rozmiar. Więc tak, zakupy na Allegro. I jeszcze coś, jeszcze jedną rzecz zamówiłam. Coś jeszcze miało przyjść, więc tak. Jedziemy do domu się wyspać. Dzisiaj mam też nockę. Więc taki mam maraton. Dniówka, nocka, nocka. A potem... potem 3 dni wolnego, tak jak wy mieliście wolny długi weekend, to ja długi weekend pracuję, a ja będę miała po weekendzie wolne, to sobie coś porobię w domku. No i tak, mam nadzieję, że porobię, że już nikt się nie rozchoruje, nic się nie stanie złego. Dzisiaj chcemy jechać do kina i ja raczej spać nie pójdę, nie wiem, może na godzinę, ale boję się, że ja nie wstanę. Chociaż na godzinkę bym może się położyła. Tak wiecie, żeby chociaż oko przymknąć. Może na dwie, ale sobie myślę, że jak na dwie się położę, to już będzie ciężko, bo zrobić śniadanie, wziąć prysznic i zrobić makijaż. No a na 12 jest ten film Na listy do M. Nie wiem, który to już jest tam... Tu z kolei już nie pamiętam, ale tak lubię ten film i już chyba od 3 lat na niego jeździmy. No, na pewno fajny, on jest taki świąteczny, a teraz wiecie, już wszędzie wszystko świąteczne, w sklepach wszystko ze świętami, więc mówię, to trzeba też na film jechać. No nie wiem, jakoś tak, taki mam sentyment do tego filmu i fajnie, że co roku wychodzą nowe części na święta. No to jest tak jak z Kevinem, tylko że wiecie, że tutaj co roku coś nowego. Także tak, jadę.
zobaczę właśnie, kurczę, czy się kłaść, czy się nie kłaść. Jak się nie położę, to będę zamulać. Albo zasnę w kinie, albo zasnę w drodze. No. Także dzisiaj taki dzionek. Zobaczymy, jak to nam zleci, ale jest zimno. Są 2 stopnie. Ja myślałam, że już będzie przymrozek. I muszę jutro jechać na... Nie, jutro nie pojadę, bo jutro jest święto. Czyli we wtorek. We wtorek muszę jechać zmienić opony. Już na zimówki. I tak. Wczoraj trochę też drzewa robiłam, ale no już wam tego nie nagrywałam, bo było szaro. Więc i tak by tam nic nie było widać, ale coś tam porobiłam. No, także we wtorek albo w poniedziałek jeszcze. Ja tam, wiecie, ja tam uważam, że no ja i tak chodzę do pracy, i tak chodzę do pracy, więc jak ja mam ten poniedziałek wolny, to albo ja będę sprzątać, znając mnie, albo ja będę sprzątać, albo ja pójdę to drzewo robić, nie? Żeby coś nadgonić z tą pracą. Co, Zuzi? Kochani, moja brygada RR poszła ogarnąć trochę samochód, Franek w łazience, a ja się maluję i mam 15 minut na makijaż, bo jak nie, to się spóźnimy. Dzisiaj wypróbujemy sobie ten Dove Brow Master pomadę wodoodporną. Zobaczymy. W sumie najpierw podkład bym musiała nałożyć, nie? A wiesz, o czym to będzie film, Fenuś? Nie. O świętach. Kiedyś na nim byliśmy. No. Listy do M. A no, listy. On jest fajny. No weź, Kaj, się też już ubieraj powoli, tak? Tak? Nie. Ubierz sobie te buty zawiązywane, dobrze? Te ładne. A ja ci je zawiążę, dobrze? No więc tak, słuchajcie. Szybko, szybko. Spałam godzinę. Jak można to nazwać spaniem? Ojko. Ale no, szkoda mi tego weekendu, bo to jest długi weekend, wszyscy świętują. My też nigdy nie mamy czasu, żeby jechać sobie do kina. A teraz się zdarzyło, że kino jest otwarte, więc fajnie. Chłopcy oczywiście by chcieli do sklepów iść, bo Jasiu już sobie wymyślił, że on musi sobie kupić młotek, a Franek sobie wymyślił, że chce te traktorki z Action, które ostatnio tam widział. No ale sklepy dzisiaj są zamknięte, bo wszyscy mają długi weekend. Dobra. No. A zgaś w kuchni światło. No. Gadaj sobie, matka. Światło się pali. O, ta pomada to jest takie... Nawet fajnie. O, widzicie? Ładnie to wygląda. Tutaj mam takiego pyszczyka na początku. Muszę z nim zrobić porządek jutro. No. Nie jest źle. Wygląda to lepiej, naturalniej, aniżeli ten mój cień. Bo ten mój cień jest za mocny. One mi już wyblakły. I jak one były ciemne, no to jeszcze... A teraz one mi już wyblakły znowuż by były do poprawki. A ja nie wiem, czy mi się chce je poprawić. Ja muszę się pani tej zapytać, u której ja byłam na makijażu, czy ona by mi się podjęła kolejnej próby zrobienia. W sumie jak z nią rozmawiałam o brwiach, to też mówiła, że to jest normalne u osób, które mają chorą tarczycę, że tak szybko się one wybarwiają, płowieją inaczej, nie?
Ciągle bez tych skarpetynek. Dobra, weź Miśku, bo ty się zagrzejesz i znowu będziesz kaszlał. Franek! Jesteś ubrany i siedzisz. Nie można ubranym siedzieć długo w domu w kurtce, bo się zagrzewasz. Numer telefonu wypadł. Zatrzymaj sobie na szczęście. No i dobra, kochani, ja już jadę do pracy. My mieliśmy jeszcze dzisiaj gości, więc no, spędziliśmy to popołudnie dosyć intensywnie dzisiaj. I powiem wam, że filmik naprawdę był bardzo fajny, bardzo wprowadził jakoś tak mnie przynajmniej, nie wiem czy chłopaków, ale chyba też w klimat świąteczny, bardzo świąteczny. I tak już nie mogę się doczekać tych vlogmasów i już tak myślę, żeby dzisiaj może pomyśleć sobie w wolnej chwili nad tym, jak będę robić intro na vlogmas, bo no, trzeba zrobić intro, żeby był vlogmas i wy się mnie pytacie, gdzie ja jestem, co się dzieje i tak dalej. Słuchajcie, no było sporo zamieszania z tymi wszystkimi kontrolami. Też my mamy sporo pracy związanej z ogarnianiem tego drzewa i tam ogarnianiem koło domu. Więc słuchajcie, jak już wszystko będzie ready, steady, to ja na pewno wam nagram jakiś taki filmik i opowiem o tym, co się działo w tym czasie, ale no na razie wiadomo, trzeba to zostawić wszystko w wielkiej tajemnicy, no bo wielki brat gdzieś tam patrzy i później będzie wyciągać wszystko na wierzch, nie? A jak będzie już, wiecie, wszystko gotowe, to tak naprawdę nic tam nie mogą... No już i tak nic nie mogą, bo już wszystko co mogli to chyba narobili. Syfu większego już się nie da w moim życiu zrobić, a i tak widzicie, żyję, nagrywam, jestem, uśmiecham się i mam nadzieję, że te osoby no już ogarną się i przestaną, a jeżeli nie przestaną, no to prędzej czy później sąd je dopadnie. Zobaczymy, jak tam ta nasza policja będzie działała w tej kwestii. No ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży po mojej myśli. Póki co naprawdę jest świetnie. Układa się wszystko, więc gdzieś tam nie chcę zapeszać też, nie? Więc wolę czasami nie mówić, bo wiadomo, że są ludzie, których to boli, których to kuje, kole, nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Wiadomo, że te osoby napiszą, że niczego nie zazdroszczą i tak dalej, ale coś mi się wydaje, że gdzieś tutaj jednak jakiś rodzaj zazdrości w tym tkwi, w tych poczynaniach. No, więc tak. Trzymajcie kciuki, żeby nam się wszystko udawało. Wiem, że mam tutaj bardzo duże grono widzów, którzy dobrze nam życzą. I dziękuję wam jeszcze raz, wiele razy wam dziękowałam za to, że jesteście. Aha, i jeszcze jedno takie ogłoszenie parafialne, bo słuchajcie, nie odezwała się do mnie ta pani, która wygrała te zapachy z Made in Lab. No i teraz ja jestem w kropce. Napiszę do niej oczywiście jeszcze wiadomość, pod jakby komentarz. Natomiast no, poproszę panią, żeby się odezwała, bo... albo napisała swój adres, jeżeli nie, no to w ciągu 2 dni, jak się nie odezwie, ja dzisiaj jeszcze postaram się jej napisać, jeżeli w ciągu 2 dni się nie odezwie, no to zrobimy nowe losowanie, więc może ktoś inny się ucieszy, że wygrał, no bo ewidentnie tutaj ta osoba albo, nie wiem, no, nie rozumiem trochę sensu brania udziału w konkursie, jak potem się nie podaje jakby adresu do wysyłki, przecież nie trzeba podać adresu. Można podać paczkomat jakiś najbliższy, tak? Czy nawet jakiś dalszy paczkomat, w którym można odebrać, więc nie powinno być z tym problemu, no ale jeżeli ta osoba się nie odezwie, no to wy będziecie mogli jeszcze raz brać udział w tym losowaniu. Także no, dziękuję wam bardzo. Dzisiaj będzie no taki króciutki raczej filmik z tej niedzieli, no bo ta niedziela była intensywna, ale mało nagrywania, więc...
Więc tak, dajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i piszcie, czy poszliście na ten film, czy nie. Jestem bardzo ciekawa, czy was też wprowadził w taki klimat świąteczny, bo nas bardzo i w sumie fajnie było się oderwać, trochę zapomnieć o tych wszystkich problemach dnia codziennego. Naprawdę, wypady do kina to jest takie, dla mnie to są takie 2-3 godziny odmóżdżenia, zapomnienia o wszystkim, więc mega, mega fajnie, polecam wam. Chłopcy już wypatrzyli sobie oczywiście jakiś film, już nie pamiętam co to było, Paddington czy coś innego. Minionki już, kurczę, nie wiem. Nie chcę skłamać, ale no pojedziemy sobie, może jeszcze w listopadzie, a może już w grudniu, zobaczymy. Także trzymajcie się ciepło, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia, mam nadzieję, że już jutro. Pa!